Telewizja Republika na żywo, wracamy po przerwie, tym razem chyba w mniej radosnym nastroju, choć przecież gość tak znakomity, pani Miriam Szadet, prezes Fundacji Estera, moim kolejnym gościem. Dzień dobry, witam Państwa. Co się dzieje w Europie Zachodniej? Dzisiaj znalazłem pod jednym z artykułów komentarz Tydzień muzułmański w Europie. Zgodziłaby się z tym pani? Tak, obecnie trwa wojna cywilizacyjna, wojna islamu z niewierzącymi i teraz widzimy masowe ataki terrorystyczne, które są, które mają miejsce. Mówiłam, że tak się będzie działo już od dawna. Niestety polityka imigracyjna poszła w tym kierunku, w którym poszła. Granice są otwarte, wpuszczano terrorystów, wpuszczano do Europy osoby nieweryfikowane, zabierano miejsca osobom faktycznie prześladowanym na terenach Bliskiego Wschodu, żeby po prostu prawdopodobnie moje przypuszczenia są takie, że pani Angela Merkel chciała sobie stworzyć armię i tworzy ją właśnie z islamistów. Niektórzy snują spekulacje, że to działanie niemieckie nie do uwierzenia jest, że było niecelowe, że to wpuszczanie uchodźców było specjalne celem stworzenia no, czegoś na kształt IV Rzeszy Niemieckiej. Tak. Bardzo, bardzo możliwe. Teraz ogłoszono, że przyjmują właśnie uchodźców do Bundeswehry. Dzisiaj wstrząsnęła nami wieść o kolejnym zamachu. To już całkiem mija się nawet z oficjalną propagandą muzułmańską, że głównie niewierni są zabijani, traktowani gorzej jak psy, bo dzisiaj nawet ludzie księgi cierpią, czyli chrześcijanie. W kościele w Normandii muzułmański terrorysta podciął gardło księdzu. Wiemy o tym stąd, że jedna z sióstr uczestniczących w nabożeństwie uciekła i wyrwała się z rąk zamachowca. No, to jest bardzo przykre, bo takie prześladowania, do takich prześladowań dochodzi na terenach Bliskiego Wschodu codziennie. Teraz te prześladowania przyniosły się. Znaczy, już było od dawna, ale po prostu ewidentnie widzimy, że te prześladowania są w Kościół wymierzone w chrześcijan. Do takich prześladowań dochodziło codziennie na terenach Bliskiego Wschodu. Teraz widzimy to we Francji, ponieważ jest coraz więcej po prostu muzułmanów w Europie. Mamy jeszcze o wiele gorsze zagrożenie ze strony Turcji. Teraz to, co się dzieje w Turcji i radykalizacja Erdogana oraz społeczności tureckiej jest niezwykle niebezpieczna obecnie dla Europy. Wcześniej apelowałam o to, żeby nie wpuszczać Turcji do strefy Schengen. Mam nadzieję, że wszelkie takie polemiki i dyskusje na temat wpuszczenia ludzi po prostu Turków do strefy, no, zostały zaniechane. Musimy się bronić. Islam zabija cały czas. Zapytam panią teraz dlatego, czy jest jeszcze sens dzielenia islamu na muzułmanów radykalnych, czy islam radykalny i nieradykalny. Wiemy przecież, że ogrom ludzi popiera te zamachy, nawet tak zwanych muzułmanów pokojowo nastawionych, popiera te zamachy. Wiemy, że kilkadziesiąt procent zdecydowałoby się nigdy nie wydać potencjalnego zamachowca, nie mówiąc już o oficjalnym właściwie wsparciu ze strony Turcji, czy takiego sojusznika Stanów Zjednoczonych jak Arabia Saudyjska, który przecież reprezentuje jeden z najbardziej radykalnych i skrajnych odłamów islamu, czyli wahabitów. Nie ma czegoś takiego jak radykalny islam. Islam jest jeden i on jest radykalny, więc dywersja na muzułmanów pokojowych, niepokojowych, radykalnych, nieradykalnych, terrorystów, nieterrorystów, osoby z państwa islamskiego i muzułmanów, no w ogóle nie powinno być rozróżnienia. Wszystko to jest jedno i to samo. Są ewentualnie osoby, które są przymuszone do tego, żeby być muzułmanami, bo za odstępstwo, tak jak ciągle powtarzam, grozi im śmierć. Są osoby, które mogą sobie nie do końca zdawać sprawy z tego, co islam propaguje i co mówi, czym jest wiara. Mogą być to osoby właśnie niewierzące, ale urodzone po prostu w islamie. A wszystkie inne, które są świadome tego, co Koran naucza i świadome, jak wyglądało życie Mahometa,
no to niestety już są radykalne i jak mówią, że popierają, że są muzułmanami, no to możemy mieć przypuszczenia, że są bardzo wrogo do nas nastawieni, ponieważ właśnie islam jest to ideologia skierowana przeciwko wszystkim, którzy mają inne poglądy. Czyli łagodni muzułmanie mogą się ostać tylko wtedy, jeśli nie znają Koranu i tak naprawdę niewiele im zależy na tym, co wyznają. Tak. Zapytam teraz o kwestię polską. Jak my powinniśmy się w tym momencie zachować? Pani jakiś czas temu zaapelowała o delegalizację islamu w Polsce. Wydaje się, że takim najważniejszym argumentem przeciwników tej koncepcji, czy takim, który staje w poprzek tego projektu, jest to, że przecież jest ogrom Tatarów, Tatarów polskich, którzy utożsamiają się z naszą kulturą, którzy mają swoje kilka meczetów, głównie w Polsce wschodniej. No i właśnie jak należy się z nimi dogadywać? Po pierwsze, jak ja mówię o delegalizacji, ideologii, nie ludzi. To widzę w dyskusji publicznej, jest często mylone. Ludzie myślą, że jeżeli na przykład ja kieruję jakąś tezę wobec ideologii, no to kieruję przeciwko konkretnym ludziom. Tak nie jest. Więc jeżeli chodzi o Tatarów, ja nie do końca znam, nie było oficjalnego wyznania wiary Tatarów. Nie powiedzieli, z czym oni się w Koranie nie zgadzają. Nie ma dokładnie doktryny. Nie powiedzieli, nie wydali świadectwa oficjalnego, że nie uznają Mahometa za wzór do naśladowania, za nieomylną osobę. Według mnie dalej Tatarzy wyznają, że Mahomet był nieomylny i jest wzorem do naśladowania. Również uznają Koran, więc według tych tez mogą być dalej niebezpieczni, jak nie ci obecni, ponieważ może bardziej są mniej wierzący, to ich dzieci mogą być bardzo niebezpieczne. W takim razie prosiłbym o podanie konkretów. W czym z punktu widzenia prawnego miałaby się przejawiać delegalizacja ideologii islamskiej? Przede wszystkim zakaz propagowania, finansowania i nauczania islamu na terenie RP, zamknięcie meczetów, szkół koranicznych, delegalizacja związków wyznaniowych muzułmańskich, również zakaz wszelkich symboli typu burka, hijab, niqab, bo są to symbole, które po prostu są skierowane przeciwko kobietom. Uznają, że kobieta jest niewolnicą mężczyzny, a w szczególności te, które na przykład nie noszą takich ubrań, no to już według islamu one zasługują na karę, więc to jest obraza dla wszystkich kobiet tutaj w Polsce, tego typu strój, jak i również pokazuje, że statut kobiety w islamie jest bardzo niski, więc to uderza bezpośrednio w kobiety. Również powinny być wprowadzone przepisy ochronne, tak jak teraz Polka zginęła. Są dwie wersje. Jedna wersja jest taka, że był to faktycznie atak terrorystyczny. Druga wersja niemiecka, że to był wątek miłosny. W co nie wierzę, bo to był 21-latek, a została zabita 40-letnia Polka. Mam nadzieję, że dokumenty wobec tej sprawy będą opublikowane i będą podane do wiadomości publicznej. Jeszcze ostatnie pytanie, tak, bo musimy powoli kończyć. Ostatnie pytanie. Wiemy, że niektóre z władz samorządowych polskich współpracują z Ligą Muzułmańską. Czy przedsięwzięła Pani jakieś kroki, żeby temu zapobiec, żeby zapobiec szerzeniu się ideologii muzułmańskiej w szkołach, w placówkach publicznych? Jawnie mówię o tym w mediach, że nie powinno czegoś takiego być. Prokuratura, ja już wezwałam prokuraturę do zajęcia się sprawą Ligi Muzułmańskiej, bo przestępstwa z nienawiści, a Koran jest tekstem nienawiści wobec niewiernych, no powinno być ścigane z urzędu, więc to jest obowiązek państwa i obowiązkiem naszych sądów jest nierejestracja tego typu ugrupowań. Niestety zostały zarejestrowane. Dodatkowo jeszcze czekam po prostu na zmianę członków Trybunału Konstytucyjnego, bo mają bardzo lewicowe i proislamskie poglądy obecnie, więc po prostu musimy czekać na zmianę składu. Jeszcze ostatnie pytanie, może już
Nie wiem, czy zdążymy, ale postaram się je zadać. Jeśli chodzi o pani działalność Fundacji Estera, czy ona jest dalej kontynuowana z taką intensywnością, jak było to jeszcze przed 2015 rokiem? Jest kontynuowana. Ja obecnie czekam na zezwolenie od rządu na przyjęcie kolejnych prześladowanych chrześcijan. Była obietnica w trakcie debaty rok temu, że prezydent zrobi wszystko, żeby pomóc prześladowanym chrześcijanom. Chrześcijanie potrzebują wizy. Teraz są eksterminowani dodatkowo na terenach Sudanu. Więc to jest bardzo istotne. Ja potrzebuję po prostu pozwolenia, zielonego światła, że mogę dalej działać pod tym kątem. Poza tym staram się pomagać po prostu ofiarom islamu i teraz chronić Polki, chronić obywateli europejskich przed tym, co ma miejsce. Więc wypowiadam się w mediach publicznych, jak i również i społecznościowych oraz fundacja działa, jeszcze pomaga dodatkowo rodzinom oczywiście, które przybyły. Poprzedni rząd premier Ewy Kopacz zobowiązał się do przyjęcia 7 tysięcy uchodźców w ramach relokacji. Obecny rząd, co prawda, mówi, była wypowiedź pani premier Beaty Szydło wczorajsza, że w tej chwili nie można przyjmować uchodźców muzułmańskich. Kilka miesięcy temu minister do spraw europejskich Konrad Szymański powiedział właściwie to samo. Jednak dalej nie ma oficjalnej decyzji, oficjalnego dokumentu rządu, który wycofywałby się z poprzednich postanowień. Jak pani postrzega tę sytuację? Ja myślę, że rząd obecnie szuka rozwiązań, żeby przyjmować przede wszystkim chrześcijan, tylko problem jest, że ci, którzy przybyli do Europy, to nie są chrześcijanie, bo chrześcijanie cierpią prześladowania w momencie, kiedy się przemieszczają, więc nie mają jak się dostać do Europy, a osoby, które znajdują się na terenie Syrii, Iraku czy Sudanu, niestety nie otrzymują wiz, żeby wyjechać. Nie mogą tego zrobić w sposób bezpieczny. I dlatego po prostu ta pomoc, i tak samo nie wpisują się w ramach tych kwot, nie są uchodźcami. Są to osoby, które znajdują się na terenie objętych pomocą humanitarną. Więc tutaj jest duży problem. Mam nadzieję, że szukają rozwiązań. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Moim i państwa gościem była pani Miriam Szadet, prezes Fundacji Estera. Telewizja Republika na żywo. Wracamy po przerwie. Ja się budziłam rano tak zmęczona, że się zastanawiałam, dlaczego tak się dzieje.